Można powiedzieć, że jedna sytuacja Polonii Bytom zdecydowała o wyniku spotkania. No tak się akurat składa, że mieliśmy chyba 400% sytuacje, które powinniśmy strzelić przynajmniej dwie. No nie mówię, żeby wszystkie wykorzystywać, bo to jest, chyba nigdy nie było możliwości, jak się ma tyle okazji. Na pewno w tej pierwszej połowie ocenię pierwszą połowę, bo drugiej za bardzo nie widziałem, bo już byłem w szatni, kąpałem się i trudno mi znać drugą połowę, ale w pierwszej połowie byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem, mieliśmy mnóstwo okazji. Ja miałem sam jedną sytuację, którą powinien wykorzystać, trafiłem pod głową w słupek i od obrońcy wyszła. No ale mówię, był to sparing w drodze do domu po 10-dniowym niełatwym obozie, którym żeśmy praktycznie dziennie trenowali po dwa razy w upale i na hali, na siłowni. Na pewno ten sparing trener jutro będzie oceniał, no na pewno z wyniku nie jesteśmy zadowoleni, no bo przegraliśmy. Obojętnie jak gramy, obojętnie w jakim momencie, nie powinniśmy takich sparingów przegrywać. Paradoksalnie byłeś bliski strzelenia drugiej bramki z głowy w drugim sparingu. No paradoksalnie się składa, że no, miałem okazję z głowy. No. Paradoksalnie można powiedzieć, że miałem lepszą sytuację teraz niż w meczu z Katowicami. No. Mówię, no przykro, że nie strzeliłem. Mam nadzieję, że w następnych spotkaniach będę strzelał. W dzisiejszym sparingu czuliście trudy obozu? Jak najbardziej, no, mówię. To są najgorsze sparingi, jak się wraca do domu po 10 dniach. Mówię, no nie był ten obóz lekki, no ale mówię, no nie powinniśmy tego sparingu przegrać. Minimum powinniśmy go zremisować, a na pewno wygrać.